Szkoła w Sławkowie ma nowy sztandar, choć patron pozostał ten sam. To oczywiście efekt reformy edukacji i likwidacji gimnazjów. Dzisiaj wielkie święto dla szkoły podstawowej imienia Andrzeja Gruby. Sławkowo poświęcenie sztandaru, przekazanie dla społeczności całej szkolnej, oczywiście dla całej młodzieży, grona pedagogicznego, ale myślę, że dla wszystkich mieszkańców jest to taki symbol, który powinien jednoczyć te małe takie społeczeństwo. Więc chciałbym tu przy tej okazji bardzo, bardzo wszystkim podziękować za zorganizowanie, bo jest to mała szkoła i też zawsze dosyć trudno jest oczywiście najbardziej pozyskać czy sponsorów, czy inne rzeczy, które się wydarzą. Mała grupa ludzi przy tym oczywiście pracowała, ale bardzo dziękuję oczywiście tu panu dyrektorowi, całemu gronu pedagogicznemu za to, że potrafili zjednoczyć to wszystko na tą jedną taką, powiem, imprezę, ale i poszukać odpowiednich pieniędzy, bo to jest bardzo ważne. Sztandar też to są ogromne pieniądze, ale i cała impreza towarzysząca. Ja się bardzo cieszę, że zaproszenie tu od pana dyrektora i od grona pedagogicznego przyjęła mama Andrzeja Gruby, przyjechał również brat, więc naprawdę to przyczyniło się do takiego podniesienia rangi tej imprezy. Wcześniej byliśmy gimnazjum i w 2017 roku gimnazjum zostało zlikwidowane i w to miejsce powstała szkoła. Szkoła, pozostało imię szkoły Andrzeja Gruby, ale sztandaru po prostu nie mogliśmy używać w różnych uroczystościach. Tak więc rodzice, grono nauczycielskie, młodzież, postanowiliśmy, że po prostu będziemy starali się o nowy sztandar. No i w 2023 roku podjęliśmy taką decyzję, że zorganizujemy właśnie uroczystość nadania sztandaru. Ta uroczystość oczywiście miała miejsce dzisiaj, to znaczy 17 maja i jest to wielkie święto naszej szkoły, ponieważ od tej pory będziemy mogli używać tego sztandaru w różnych uroczystościach. Bardzo się cieszę, że mogła nas odwiedzić mama Andrzeja Gruby z bratem Andrzeja Gruby. Po prostu było bardzo dużo gości, którzy jak gdyby uświetnili to naszą uroczystość. Jestem bardzo szczęśliwy i zachwycony, że ta uroczystość miała taki piękny przebieg. Było mi bardzo miło. Nie mogę być wcześniej tutaj w Sławkowie przy okazji innych uroczystości poświęconych mojemu bratu. Stąd dzisiaj jestem, bo już pracuję w szkole niepublicznej. Mamy wolne dzisiaj, bo dni dyrektorskie. Także z wielką przyjemnością przyjechałem. Najpierw mamę przywiozłem do siebie, do domu i potem przyjechałem tutaj. Dzisiaj do domu, wracam do mnie do domu i jutro ją odwożę do Stargardu Gdańskiego. Było naprawdę prześlicznie. Przesympatycznie. Ja serdecznie dziękuję za zaproszenie. Tak miła atmosfera jest trzeci raz. I tak się czuję jak w rodzinnym gronie. Wszyscy tacy życzliwi. A ja sama jestem niestety. Syn mnie odwiedza, ale poza tym nic. Ale nie poddaję się. O to chodzi. Mama ma tylko 92 lata, także jeszcze dużo przed nią na przyszłość. Całej społeczności szkolnej gratulujemy tak podniosłego wydarzenia i życzymy, by sale dydaktyczne pękały w szwach.